podnieść na pewno. Powódka tym okolicznościom nie zaprzeczyła. Powódka potwierdzała jej w toku sprawy, że faktycznie do takich nieprawidłowości z jej strony dochodziło. Także sąd pierwszej instancji nie miał podstaw, aby tutaj stwierdzić w toku tego postępowania, że doszło tutaj do nadużycia prawa ze strony pozwanej, bądź też jakikolwiek dyskryminacji. Ten zarzut nie pojawił się, ale powódka była po prostu oceniana na tle pracy świadczonej przez innych pracowników. I ta praca była świadczona przez powódkę po prostu źle. Pomimo rozmów przeprowadzanych jeszcze w grudniu z powódką w kwestii jakości świadczonej przez nią pracy, różnic kasjerskich, które się pojawiały, no, stan ten nie uległ poprawie. W związku z tym tutaj strona teraz powodowa podnosi kwestię tego tytułu, że skoro by powódka tyle błędów popełniała, to by pozwany pracodawca nie pozwolił jej świadczyć pracy na kasie. Częścią obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku kasjera sprzedawcy jest też świadczenie pracy na kasie. W związku z tym pozwana musiała tutaj podjąć bardziej stanowcze działania w postaci rozwiązania umowy o pracę z powódką, aby mieć możliwość doboru pracowników, którzy w jej ocenie będą świadczyli tę pracę w sposób prawidłowy. Tutaj należy podnieść też, że w toku tej sprawy jest to wykazane, że jej wyłączną przyczyną rozwiązania umowy o pracę z powódką była kwestia kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Pracy w Zakładzie Pracy. Te kontrole w sklepach Biedronka odbywają się regularnie. Tak? Były też, wydaje mi się, że na przełomie ostatniego roku tych kontroli nawet było więcej niż przeciętnie w poprzednich latach. I te kontrole nie wykazują większych uchybień, które by wskazywały na naruszanie prawa przez sklep Biedronka. W szczególności kontrola, która jest przywołana przez stronę przeciwną, wskazywała tylko na błędy wynikające, na drobne błędy przy tym charakterze pracy, czyli błędy spowodowane jakimś złym sporządzeniem jednorazowego grafika, koniecznością pozostania przez pracowników dłużej w dzień, bardziej obciążony pracą, czyli na sytuacje wyjątkowe. Nie było nadużyć w postaci pracy w nadgodzinach i przekraczania dobowej normy czasu pracy, niepłacenia za nadgodziny. Takich poważniejszych naruszeń ze strony pozwanej tu nie jest stwierdzone i one nie występowały. Choć mówimy o drobnych, incydentalnych kwestiach, za które tak naprawdę Inspekcja Pracy żadnych konsekwencji względem pozwanej tutaj nie wyciągnęła. Tego łączenie rozwiązania umowy o pracę z powódką, z kontrolą, które na sklepach Biedronka się odbywają w większych lub mniejszych odstępach non-stop, jest bezpodstawne. Te kontrole się odbywają i pozwana w żaden sposób, w żadnym momencie nie łączyła tego ze sobą samej powódki. W związku z tym spisanie uważam, że mniejsze powództwo, jak też apelacja w całości zasługują na oddalenie. Dziękuję bardzo. Czy strona wnioski jeszcze do ustawienia? Mecenasie, jak się prawidłowo wymawia nazwę pozwanego? Jerome Polska. Dziękuję bardzo. Zamykam rozprawę. Proszę poczekać na ogłoszenie. No jak widać, batalia nasza o rejestrację rozprawy przyniosła sukces, nagraliśmy to. No, czekamy teraz na werdykt sądu, zobaczymy jaka będzie decyzja sądu, czy powódka będzie po prostu
sprawa pójdzie do ponownego rozpoznania w Sądzie Rejonowym. Dziękuję bardzo. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Zielbiński.